Cześć wszystkim, z tej strony Raven i witam was bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Dzisiaj graliśmy sobie moim nowym mainem, którym jest Leon S. Kennedy. Kilka dni temu mieliście już okazję zobaczyć gameplay nim na live, który odbył się w sobotę o godzinie 13. Jeżeli nie, to zapraszam na kolejny live, który odbędzie się w piątek o godzinie 17. Dodatkowo, na live ustalałem też nowy plan działania w stosunku do mojego kanału i mojego Twitcha. Wygląda on mniej więcej tak, że zwiększam częstotliwość wrzucania filmów z 2 filmów tygodniowo na 3 filmy tygodniowo. Czyli filmy zamiast być w poniedziałek i środę lub piątek, będą w poniedziałek, środę i piątek. Drugą rzeczą były live'y, które zazwyczaj były przesuwane ze względu na moje sobotnie plany. Dlatego live'y teraz będą odbywały się w piątki o godzinie 17, żeby nie musieć ich przesuwać. To tyle jeśli chodzi o sprawy organizacyjne. Ja już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania tego ciekawego odcinka i jakże w pewnym momencie smutnego i... Trzymajcie się! Rodek Mont Ormond. Nie mam na Leonie ostatniej szansy, co może być trochę bolesne, ale... Zobaczymy jak to pójdzie. Mordeo! To będzie ciekawy meczek. Ale damy radę. Nie Leon? Yes, sir. No, pewnie, że damy. Ja pójdę z tej strony. Okej. Nie widzę, gdzie biegnę. Dobra. Uciekliśmy. Goni Dwighta. Na pewno nie ma opalowego żelazca, bo ma więcej niż jedną. Ale może teraz mam dziewicę. Ja tam wracam. Pas się zaczął. Znaczy my tam wracamy. Bum. Pierwszy generator zrobiony. Zostały 4. A następny jest prawdopodobnie gdzieś w szaku. I tam się właśnie udamy. O! Never mind, tutaj jest. Czekaj, Leon, rób to. Ja mam flashbanga do zrobienia. O, miałem rację, tu też jest gen. Wchodzimy sobie grzecznie do szafki. Wytwarzamy flashbanga. Jesteśmy narażeni. No tak, żelazna dziewica. To będzie ból w dupie, naprawdę. O! Tam jest Dwight. Nie wiem, czy zdążymy zrobić tego gena. Postaramy się, of course. Leon! Robimy to! Zostały 2 geny. To jest toksyczny as fuck, ale... Dobra. Ale ona jest cierpliwa. O, ale jest cierpliwa. Jaki snajper z niej. Dobra. Granie na zepsutym padzie boli. Co robisz? Tu jestem. No. Legendarna Mordeo, no proszę. Leon, tak, chodź po swojego brata bliźniaka. Dziękuję. Nie leczmy się tu, bo to jest niedobry pomysł. Chodź, tu. O, bite the bullet, ładnie. Dobra,
Dziękuję, tak. Cicha ewakuacja. I co? On idzie po Claudette, a ja idę do Gena. Kolejny flashbang gotowy. O! Witaj, przyjacielu. O! Witaj, Claudette. Czyli co, robimy w trójeczkę Gena. Pięknie. Ale to jest dobra drużyna. Dobra. I co? Został jeden gen. Oj. Dwight w pościgu. To ja ci nie przeszkadzam, Dwight. Hello. Okej, nieważne. O, tam jest gen. No kurde, znowu? Dobra. Robimy dystans. Jakby się ktoś zastanawiał, cały czas używam tego samego kontrolera, który był odcinek wcześniej. Okej, Mordeo nas zostawiła. Bardzo mocno kampi geny. Co masz? Ło! Latareczka. Ładnie. Super. Ale ona będzie kampić. Chyba mamy trigena. Tu jest jeden, tu jest drugi. Gdzie jest trzeci? Dobra. Oboje chcemy tego flashlight save'a, nie? No. Ja to wiem. Ale Dwight sobie świetnie radzi. Dobra. To jest dobry pomysł. Róbmy go. Dobra. Wszystkie geny zrobione. Teraz tylko otworzyć bramę i uciec. O! Panie! Ale mnie przestraszyła. Ja pierdolę. No nie. Ja pierdolę, co ja zrobiłem? Okej, to była porażka. Trudno. Otwierają bramę. Jak mnie przykampi, to mnie zdejmą. Jak mnie przykampi, to mamy problem. A jednak... White! Watch out! Jak nie masz BT, to mnie proszę nie farm. O chłopie. Dziękuję, jesteś wielki. Dobra. Chyba jesteśmy safe. Gdzie jest brama? Coś, coś, brama. Dobra. Mamy flashbanga. A gdzie brama? Ja nie mam Deathharda, ani sprinta. Dobra, to tak. Spokojnie. Najpierw się uleczymy. Po to mam samoopatrywanie. Później to już będzie tylko z górki. Jeszcze sprinta mamy. Dobra. Thank you.
GG. Miałem stresa na koniec, naprawdę. Jeszcze jak mi pad zacięło. Dobra, widzimy się w następnym meczu. Stacja paliw. Złomowisko, Auto Heaven. Hello, Claude. I gramy przeciwko Frediemu, Krugerowi. Chodźmy do tego Skrzynka jest ważniejsza. Idź do Gena. I... mam mapę. Okej, nie jest najgorzej. Mógł być złamany klucz. Robię. Najpierw dokończymy tego Gena. Ale to miejsce wygląda ładnie, jak jest jasno. Oż, kurde. Dobra, po zrobieniu Gena idę się obudzić. No i pięknie, pierwszy generatorek zrobiony. A teraz idziemy się obudzić. Tu już się chyba gonili. Chyba na pewno. Sekund tak. To dezaktywował. I szybko poszedł się obudzić. Super. Tu też ktoś robi Gena. A, już chyba nie. Dobra. Może uda mi się to dokończyć. Może. Gońcie się z nim na czas. Może zdążymy. Może zdążę. Czy ty zmarnowałeś paletę, Strzaka? To boli. Naprawdę to boli, przysięgam. I... nie, wolę mapę. Chodź, obudzę cię. Dobra, ciebie też? I sam śpię. Możesz teraz ty mnie obudź mnie. Dziękuję. I ja idę do Gena. W dosyć niebezpiecznym miejscu się ten Gen znajduje. Dobra, trudno. Zaraz znowu zasnę. Ale jak nastąpi, zrobię mi jedną bardzo prostą, chociaż nieefektywną sztuczkę. O, shit, mogłem to zrobić teraz. Albo w sumie nie. Bo mamy prawie tego Gena zrobionego. Chciałem po prostu nie trafić skill checka, ale widzę, że to nie ma sensu. Pójdziemy się po prostu obudzić. Dobra, budzik jest tam. Nie ten tu, tylko ten dalej, bo te nieoznaczone aurą nie działają niestety. Nie wiem, czy tu chcę iść. Najmniej dotknę tego Gena. Ej, przyjmę za ciebie cios. Nie ma sprawy. Mi się punkty naliczą. Nie swinguję się. Dobra. Nie ma za co. Teraz ja idę się obudzić. Teraz szafeczka. Mam mapę. Odłożyć mapę. Ponownie wejść do szafki. Wytworzyć granat. I wyjść. No i super. Ewentualnie przelutować piwnicę. Poszukiwanie apteczki. Ktoś tutaj... nie, nikt nie lutował. Shit. Dobra. Trudno. Wyleczymy się samoopatrywaniem. Czyli zrobimy coś, czego nie cierpię robić. Nie, 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 czekaj, czekaj. Najpierw się obudzę. Tak będzie lepiej. Przenosi się tu! I za kim pójdzie? Za Claudette. Za mną.
cholera jasna. Bynajmniej mamy paletę. Co śpię. Dobra. O, jeszcze tego nie oślepiło, super. Muszę uważać bardzo na mojego pada. Dobra. Tu jest przewrócona paleta, to też nie jest tak źle. Lelet, chciałbyś może przyjąć hita? Dziękuję. Nie, on chce mnie. On chce mnie, a ja tu nic nie mam. Przyjedź. Nie dało się. O, Claudette, schowaj się, dobry pomysł. Myślałem, że po coś masz tę latarkę. Ło! Claudette, jesteś wielka! Claudette, jesteś najlepsza! Dziękuję. Sprawdzałem jej profil, miała jakieś 50 godzin, ale... Jak ona to rozegrała, kurde! To było dobre. Wyleczy się i możemy iść uratować naszą bohaterkę. O! Obudziłem się! Dobra, lecę po ciebie. Nie? Co, skampisz ją? No chyba nie! Chyba cię głowa boli. Ty cholero! Przepraszam. Chyba tego nie mogę zrobić. Możemy tak pograć, nie ma sprawy. Ło! No i teraz jest po mnie. Cholera. Jak on postawił tę pułapkę, kuźwa? No nie róbcie tego! Beg! Dobra. Pogrze. GG's. Dobra, w narożniku mnie nie znajdzie. Nie ma takiej opcji. Wykrwawię się. Ale nie polegnę na haku. Dobra. Zobaczymy, czy nas znajdzie. Dzień 35. Wszyscy zginęli. Zostałem tylko ja. Głos jest otwarty. Chociaż nie mam pojęcia, gdzie on jest. Prawie się wykrwawiam. Jest ciężko. Nie mogę stać. Ledwo się ruszam. Czuję, że za niedługo odpłynę. Wybacz, Claudette. Zawiodłem cię. To był ciekawy mecz. Usłyszeliśmy bardzo ciekawą historię. GG's.